Marcin Piasecki, witam Państwa z Poznania, z kongresu Impact 24, Studio Rzeczpospolitej. W studio mamy gościa, pana Michała Walęczaka, dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, dużo tutaj się mówi o kwestiach związanych z sukcesją w firmach rodzinnych. Między innymi jest to spowodowane Państwa raportem Banku Pekao S.A. I w strukturach, które Panu podlegają, mamy Biuro Family Office, które jest bardzo blisko właśnie tychże firm rodzinnych. Na czym polega działalność biura i dlaczego biuro zostało utworzone? Biuro zostało utworzone dlatego, że wkraczamy w taki dosyć szczególny etap w polskiej ekonomii, to znaczy ludzie, którzy zakładali biznesy na etapie transformacji ustrojowej w Polsce, przechodzą w tej chwili wiek emerytalny i powstaje pytanie, co dalej z majątkiem, co dalej z firmami. Pojawiają się pytania o sukcesję, pojawiają się pytania o kontynuację działalności firmy, no i w tym momencie my wkraczamy jako bank z usługą Family Office i oferujemy wszelkie usługi, które te tematy adresują w dużo szerszym wymiarze niż dotychczasowa formuła obsługi bankowej miała miejsce. Biuro powstało stosunkowo niedawno. Tak, biuro powstało w ubiegłym roku, w maju. Właśnie w tej chwili obchodzimy pierwszą rocznicę i przyznam szczerze, zapotrzebowanie na te usługi, zainteresowanie przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. To zaraz porozmawiamy o rzeczach niezwiązanych z sukcesją w firmach rodzinnych, ale skoro tutaj na Impact w Poznaniu podczas kongresu Impact tak wiele się mówi o sukcesji, to proszę mi powiedzieć, co, o ile to tak można nazwać, oferujecie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z sukcesją w firmach rodzinnych? Właściwie oferujemy to, że zabezpieczamy wsparcie zarówno produktowe, jak i też procesowe w trakcie całego tego procesu, czyli od samego początku, od pierwszej rozmowy o planach Nestora dotyczących majątku i dotyczących rodziny, poprzez często założenie rachunku fundacji rodzinnej, zarejestrowanie fundacji rodzinnej, ustalenie zasad dziedziczenia, ustalenie zasad funkcjonowania poszczególnych osób z rodziny w działalności firmy, która jest przedmiotem jakby sukcesji. Także to jest dość złożony proces, który my obsługujemy dzięki naszym specjalistom, senior family officerom, ale również zewnętrznym doradcom. A proszę mi powiedzieć, właściwie dlaczego to jest taki problem, ta kwestia sukcesji? Jaki jest stosunek nestorów i sukcesorów właśnie do kwestii sukcesji? Jak to widzicie? Jest dokładnie odwrotny niż można było to zakładać, dlatego że 4 na 5 polskich przedsiębiorców chciałoby przekazać majątek kolejnym pokoleniom, a 85% tych kolejnych pokoleń nie jest tym zainteresowana. Dlaczego nie jest zainteresowana? No, myślę, że to jest też związane z tym, że być może, nie wiem, wychowały się w dobrobycie, być może po prostu też mają, powiedzmy, inne jakieś plany, marzenia, umiejętności, które, powiedzmy, niekoniecznie, no nie każdy musi być po prostu biznesmenem. Jest wiele innych pięknych zawodów, które, powiedzmy, może są pasją tych osób. No i naszą rolą jest jakby, żeby te proporcje albo zmniejszać, albo znaleźć inne rozwiązanie, bo czasami takie kolejne pokolenie, które nie chce i nie potrafi być dobrym menedżerem, biznesmenem, może być bardzo dobrym właścicielem. No właśnie, i stąd kwestie związane z fundacjami rodzinnymi. Mamy przepisy, które regulują powstawanie i funkcjonowanie tychże fundacji. Przepisy wprowadzono stosunkowo niedawno. Czy one działają, proszę mi powiedzieć? Tak, one działają, one cały czas się rodzą w takich troszeczkę bólach. W tej chwili fundację możemy zarejestrować w jednym sądzie w Polsce. To sąd w Piotrkowie Trybunalskim, ale widzimy, że reakcja na zwiększony popyt jest. Przybywa tych sędziów, którzy mogą dokonać tego procesu rejestracyjnego. Wszyscy się uczymy po prostu tego. Wszyscy się uczymy. My jako bank, wprowadzając tę usługę, uczymy się, powiedzmy, na doświadczeniu kolegów z innych krajów, którzy to już oferują, a cała infrastruktura też zaczyna się w ten proces wdrażać. A proszę mi powiedzieć, co oprócz tych różnorakich kwestii związanych z sukcesją, co oferujecie jako Biuro Family Office w banku? To jest bardzo, bardzo płynna oferta. Ona cały czas się rozwija, więc po początkowym naszym takim właśnie oczkiem w głowie była sprawa sukcesji. Do tego również za pomocą partnerów zewnętrznych zaczęliśmy oferować usługi takiego rozszerzonego pakietu zdrowotnego dla naszych klientów. Wsparcie w doradztwie filantropijnym na przykład. Też często nasi klienci mają po prostu duże środki, chcieliby powiedzmy
zacząć działać charytatywnie, filantropijnie, natomiast nie mają tej wiedzy i nie chcieliby zostać wykorzystani przez jakichś nieuczciwych partnerów, także tutaj też dajemy wsparcie. Mamy oczywiście cały element wsparcia, jeżeli chodzi o organizację luksusowych podróży, tego typu rzeczy. Także staramy się tą ofertę rozwijać na każdy aspekt życia człowieka, który prowadzi firmę rodzinną. A proszę mi powiedzieć, czy będziecie mieli co robić w takim dłuższym horyzoncie? No bo kiedy kwestie sukcesji zostaną uporządkowane, kiedy przepisy dotyczące fundacji rodzinnych zostaną dotarte i to wszystko zostanie usprawnione i będzie działało sprawnie, to co dalej? Znaczy, to jest moim zdaniem niekończący się to z kilku powodów. Po pierwsze, firmy rodzinne to połowa biznesu polskiego. Tam jest zatrudnione 3 miliony osób, to jest gigantyczna ilość podmiotów. Po drugie, ten proces będzie trwał, bo powiedzmy kolejni przedsiębiorcy będą wchodzili w wiek senioralny, w wiek, w którym będą się chcieli te firmy przekazać dalej. A po trzecie, no to, że ten apetyt jest, mogę tylko powiedzieć, z jedną liczbę zdradzić, że zaczęliśmy w maju w zeszłym roku, w tej chwili prowadzimy już 200 procesów sukcesyjnych. No, czyli całkiem sporo. A proszę mi powiedzieć, jak oceniacie w ogóle wielkość tego rynku? Ile procesów sukcesyjnych może być prowadzonych w najbliższych latach w Polsce? Ciężko mi powiedzieć. To są dziesiątki tysięcy. Tak bym to oceniał. I jeszcze ważne też, że trzeba powiedzieć, że sukcesja to nie jest wzięcie kredytu. Proces sukcesyjny, nie wszyscy o tym wiedzą. Od pierwszej rozmowy z nestorem do podpisania wszystkich dokumentów są to procesy, które potrafią trwać. Średnia rynkowa jest 5-6 lat. No tak, czyli rzeczywiście to macie zapewnioną pracę na najbliższe lata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie Moim dyrektorze. Gościem był pan Michał Walenczak z Banku PKO S.A. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję uprzejmie.